To, co jest piękne w modlitwie, to jest to, że ona potrafi w sposób zupełnie nieoczekiwany czasami przybrać taki kształt, który nas samych zaskoczy. My mamy w większości swoje jakieś utarte ścieżki, rytuały modlitewne, ale warto zachować gotowość na to, że może nagle wyrwać nam się z serca coś, czego w ogóle nie planowaliśmy. Bartymeusz dzisiaj jest przykładem tego. On siedzi według rutyny codziennej przy bramie miasta, wypytuje, co tam się dzieje, kto idzie, czy Zenek dalej kuśtyka i tak dalej, i tak dalej. Nagle, gdy słyszy, że to idzie Jezus z Nazaretu, przecież on prawdopodobnie nie wiedział o tym Jezusie. No niby skąd tam miał coś wiedzieć. Nagle, pewnie ku jego własnemu zdziwieniu, wyrywa się z jego serca krzyk do Jezusa. Bądź gotowa, bądź gotów, aby i z ciebie mógł Duch Święty wydobyć jakieś nieoczekiwane wołanie.